Chciałem powiedzieć tylko tyle, bo już widzę, że to pytanie o mecz Polski. Gdzie mam ten mecz Polski? Gdzie mam tych zielonych patałachów? Nie ma mniej uzdolnionych zawodników w tym kraju niż piłkarze reprezentacji Polski. Prawda jest taka, taka jest kurwa prawda, że piłka nożna... Słuchajcie, bo tak, zejdźmy kurwa na ziemię. Wyspy Owcze. Gramy na Wyspy Owcze. Zobaczmy. Jaką ludność mają Wyspy Owcze? No, właśnie sprawdziłem i powiem wam kurwa, że mają taką ludność, że wstyd byłoby mi to kurwa przeczytać. Ja pierdolę kurwa człowieku. O kurwa. Biorąc pod uwagę liczebność kurwa ludzi, którzy pochodzą z Wysp Owczych, to jest kurwa wstydem, że my w ogóle musimy z nimi rywalizować. To jest niemożliwe, że w piłce nożnej wypierdalamy tyle pieniędzy kurwa. Mamy 40-milionowe państwo. 40-milionowe i jesteśmy takim gównem obsranym, kurwa, kiblem pierdolonym. Bo zawsze narzekaliśmy, że w Polsce nie ma pieniędzy i to przez brak pieniędzy piłkarze się nie rozwijają. Gówno prawda. W Polsce jest nadmiar pieniędzy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale ta banda pierdolonych patałachów niczego grać nie potrafi. Ja kibicowałem tej reprezentacji do 2023 roku. W tym roku przestałem. Po ostatniej porażce z Czechami stwierdziłem, że pierdolę w dupę każdego z tych piłkarzy z osobna. Wszyscy te ci piłkarze to są kurwy, które mnie nie reprezentują. Ja mam to w p***ie. On może reprezentować ciebie, ale mnie on kurwa nie reprezentuje. Mam to w p***ie. Nawet im kurwa sukcesów kurwa nie życzę. Niech dostają w p***e i wypierdalają grać w tych swoich klubikach, bo tam im kurwa zależy. Ja... A i Mołdawia. Właśnie, jeszcze Mołdawia. Po meczu z Czechami i Mołdawią zwątpiłem. Stwierdziłem, że mam wypierdolone na te kurwy. Naprawdę. W chuj ich mam. Niech wypierdala każdy z osobna do tego swojego klubu kurwa. Czy to w Niemczech, pani, czy kurwa w Arabii. W to mam. Grajcie, zarabiajcie pieniądze, ale od reprezentacji polskich kurwa wypierdalać. Nie reprezentujcie mnie, bo mi kurwa wstyd przynosicie. Mnie może reprezentować Tomek Fordal na przykład w siatkówkę, bo nie dość, że jest moim kolegą, jest w porządku ziomkiem, to jeszcze grać potrafi, ma serce kurwa do sportu. Czy mnie reprezentować może, nie wiem, jakikolwiek olimpijczyk, który wkłada w to serce, a nie jakiś patałach pierdolony grający kurwa w piłkę nożną. W chuj mam każdego z osobna z tych śmieci. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję. Rafciu, widać, że chuj się znasz. To ci mogę włożyć do dupy. Idź kurwa kibicować Lewandowskiemu, nie wiem, Piszczkowi, komu tam jeszcze chcesz. Piszczkowi to dlatego, bo to Free Fighter teraz. No nieważne. Mam to w p***dzie. Mam to w p***dzie. Mam w p***dzie piłkę nożną. Nie lubię tego sportu, jeżeli chodzi o nasze rodzime podwórko. Jak ja chcę obejrzeć dobry futbol, kurwa j***a, to ja sobie bukuję lot do Hiszpanii i oglądam El Clasico, bo to jest kurwa dobry futbol. A to, co ja widzę na tych polskich murawach, to jest, no to kurwa. To się w oczach, to się w pale nie mieści, daj spokój. Więc ja nawet nie zmarnuję sekundy życia, żeby odpalić ten mecz dzisiaj. No i gra tam lewy, hipokryzja. Nie jest to hipokryzją, bo ci piłkarze, tu nawet nie chodzi o osiągnięcia, tylko wkurza mnie to, że ci goście w klubach są utalentowani, potrafią kurwa biegać, mają rozeznanie w sytuacji, a nagle grają mecz reprezentacji, mają to wszystko w p***cie. Ja z jednej strony rozumiem, że pieniądze są motywatorem, a pieniądze w reprezentacji to jest kropla w morzu, biorąc pod uwagę, co ci goście zarabiają u siebie w klubach, ale dla mnie to nie jest usprawiedliwienie. Ja uważam, że w momencie, w którym masz, w cudzysłowie, zaszczyt reprezentować kraj, powinieneś mieć dużo większą motywację do tego, żeby pokazać serce przede wszystkim, niż w jakimś klubie obsranym. I tyle. Ale Rafciu, przecież Polska wygra? Człowieku, no kurwa, biorąc pod uwagę liczebność tych ludzi, to się kurwa na nich nie da nie wygrać. Tam każdy z tych gości, którzy biegają po murawie, to oni z imienia i nazwiska swoich sąsiadów k***a znają. Rozumiesz? Bo mają ich pięciu na krzyż. Skąd takie info, że Piszczak ma się bić na jakiejś gali? To nie info, tak sobie dla beki powiedziałem. Ty się tak znasz, że nawet 10 piłkarzy nie wymienisz? Powiem ci tak. 10 to prawie cały skład, po pierwsze. Po drugie, 10 piłkarzy reprezentacji Polski bym wymienił. Oczywiście nie wiedziałbym, kto jest pierwszoskładowcem, kto siedzi na ławce, bo nie jestem na bieżąco teraz z tymi roszadami w drużynie. Niemniej, tak uważam, że na podstawie ostatnich obejrzanych meczy mam prawo dojść do wniosku, że szkoda mi czasu, żeby to gówno oglądać. I oczywiście, jeżeli Polska zakwalifikuje się do jakiegoś euro, to będę liczył, że wygrają, natomiast nie będę się łudził. Mogę liczyć, chcieć, żeby... To życzeniowe myślenie. Chciałbym, żeby wygrali, ale wiem, że nie wygrają. To tak samo jak ja chciałbym na przykład wpuścić w pierdol Tysonemu Fury, ale wiem, że on nawet nie wie o moim istnieniu. To mniej więcej działa na podobnej zasadzie. Na Wyspach Owczych jest 75 tysięcy owiec, a tylko 50 tysięcy ludzi. No widzisz, stary? Właśnie.